Bloomberg, Pfizer rozpocznie testy szczepionki na COVID-19 u kobiet w ciąży. Bloomberg, Pfizer rozpocznie testy kliniczne szczepionki na COVID-19 u kobiet w ciąży. Firmy Pfizer i BioNTech rozpoczną testy kliniczne szczepionki na COVID-19 na grupie 4000 kobiet w ciąży, by upewnić się, że stosowanie jej jest bezpieczne dla przyszłych matek, informuje w czwartek agencja Bloomberg. Testy, które początkowo zostaną przeprowadzone u 350 ochotniczek, obejmą kobiety w zaawansowanej ciąży. To wprawdzie dobra wiadomość, że nareszcie zaczną się testy u kobiet w ciąży, ale wyniki tych badań raczej nie będą dostępne przed jesienią, powiedziała w wywiadzie dla Bloomberga specjalizująca się w zdrowiu matki i dziecka profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Marian Knicht. Jak dotąd testy kliniczne szczepionek nie obejmowały kobiet ciężarnych z uwagi na brak informacji o potencjalnym ryzyku wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, mimo iż wielu lekarzy i naukowców apelowało o przeprowadzenie takich badań. W rezultacie regulatorzy rynku w USA, Wielkiej Brytanii i Światowa Organizacja Zdrowia WHO nie zalecały szczepienia kobiet w ciąży, o ile nie należały one do grupy ryzyka, przypomina Bloomberg. Szczepionka Pfizer-BioNTech będzie testowana w USA, Europie, Ameryce Południowej i Afryce i obejmie głównie kobiety w trzecim trymestrze ciąży, aby ograniczyć ryzyko dla dziecka, poinformowała firma BioNTech. Z największego poza testami klinicznymi kontrolowanego badania, jakie przeprowadzono w Izraelu, wynika, że szczepionka Pfizer-BioNTech ma 92% skuteczność w zapobieganiu choroby o ciężkim przebiegu i 94% skuteczność wobec zachorowań, którym towarzyszą symptomy. Izrael jest jedynym państwem, w którym zaleca się szczepienia kobiet w ciąży i młodzieży od lat 16. Pfizer osiągnął 95% skuteczność w swoich badaniach klinicznych.